Zapraszamy na podcast Luźno przy kawie, z tej strony Adam. I z tej strony Michał. Będziemy mówili o wszystkim. Dosłownie wszystkim. Zapraszamy na podcast. Mam dla ciebie zaskakującą informację. Słucham. Poszło. Tak jak zawsze. Cześć, dzień dobry, witamy was w 46. odcinku podcastu Luźno przy kawie. Z tej strony Adam. Z tej strony Michał. O Jezus, jak dobrze, już piątek, 7 rano, jak zawsze. Znaczy u nas jest wtorek, bo inaczej nie będzie jak się spotkać, dlatego trochę wcześniej nagrywamy, ale spoko mięsiwo będzie bardzo aktualne, piątkowe. Wtorek, 9 wieczorem. No, a nie 7 rano. Oczywiście. Nie powiedziałeś standardowo, który to jest odcinek drugiego sezonu. To jest drugi sezon, odcinek 34. Kawa z kawany. Zresztą zdjęcie wleciało na Insta. Dziękujemy bardzo. Pyszna kawa. Ale żeśmy się zgrali, panie. Co za sztos. Co tam, jak minęło? Jak tydzień? Pracowicie. No właśnie, no pracowicie. Ale a propos pracowitości i o tym wspominałem, będę miał pewną niespodziankę, bo ty nawet nie wiesz, jaka to jest. Ja mam pewną niespodziankę, ale to za chwilę, bo musimy do tego dojść. Dzisiaj mamy trochę staroformatowo newsowo, ale to trochę tak będzie przejeżdżało nam przez te wszystkie nasze, posłuchajcie, elementy. Trochę pohaczymy o różne tematy, ale tak naprawdę chcemy je spiąć częściowo z tym, o czym już kiedyś mówiliśmy i wspominaliśmy, ale jakby w całości ma to jakby pewien logiczny wydźwięk. Ja mam dzisiaj trochę dla was przygotowanych rzeczy, takich krótkich, zarysowanych. Szeli i zabawa, moja zabawa z szeli i zabawa z gwizdkami, tak to ładnie nazwałem. Historia o pewnej kawie ze Starbucksa. Fajna taka, dosyć ciekawa rzecz wyniknęła i to się pewnie będzie łączyło jedno z drugim. O tym, że czuję się wykluczony społecznie, autentycznie. Zaraz powiem dlaczego. Albo wykluczony... Tak, wykluczony społecznie tym, że mam komputer z nadgryzionym jabłkiem, a nie Windowsa. Okay. O pewnym nowym projekcie. Też mam coś trochę tak o jabłku i tak dalej. O, to znakomicie. I o pewnych elementach social mediowych, o których też pewnie, no dlatego też między innymi włączacie nasz podcast. Dobra, jeszcze powiem, że jak... Czekaj, zabiję brawo, no. Jezu, jak ja się słyszę na odsłuchu, to gęgam dalej, dobra, kiedyś to się zmieni, ale jakbyście słyszeli w tle jakieś odgłosy ulicy, to dlatego, że jest mega, mega duszno, a jesteśmy w centrum... Czemu chciałem powiedzieć w centrum Gniazdka? Nie, w centrum Gdańska. Ten znowu wkręt to śruba, centrum Gniazdka. Ja nie wiem, Michał, o czym ty myślisz, co ty lubisz, ale w sumie, no jak myślisz o Gniazdku, to... Takie ciocho, nie? A jak my, no w sumie... Ten. I to by było na tyle, dziękujemy wam bardzo. A, bo jest wyciszony, Michał. A na wstępie chciałem podziękować Piotrusiowi. Piotruś, tak, Piotrula. Piotruś, dziękuję ci bardzo, bo jakby cała nasza przygoda to powinno być w 50. odcinku. Piotruś, tobie dziękuję, a potem powiem dlaczego. Więc musicie przytrzymać jeszcze 4 odcinki, żeby przesłuchać, dlaczego Piotrkowi dziękuję. Pamiętacie, jak mówiliśmy wam o smart home'ie i mówiliśmy o tym bułgarskim wynalazku Shelly, które mamy włożone do znaczy dosyć długo o tym dywagowaliśmy, bo chyba nawet rozmawialiśmy na ten temat z Jakubem, tak mi się wydaje. Tak, bo powiedziałeś, że... To był pierwszy odcinek, kiedy powiedziałeś, że chciałbyś to mieć. A, zdecydowanie. Bo z godzinę... Ja się to kupował. Tak, i godzinę z półtorej przed podcastem... Sprawdzaliśmy, co i jak. Tak, obadywaliśmy... Obadywaliśmy. Tak, temat i tak dalej. A potem przywoływaliśmy to jeszcze, jak opowiadaliśmy właśnie o smart home, nie? Dobra, skończ. Tak, zdecydowanie. No. Co za agent. Dla przypomnienia, dla tych, co jakby zaczynają słuchać naszych odcinków Luźno przy kawie, bo spodobaliśmy się wam. Wywodów. Nasze głosy. I nie wróciliście do tego, co było wcześniej, to Shelly to jest taki wynalazek, ten typowo smart home'owy, który... daje nam to poczucie tego smart home'u i pewnej automatyzacji, wchodzimy do chaty, zapalają się światła, włącza się muza i tak dalej, i tak dalej.
to Shelly to jest rozwiązanie, które w nieinwazyjny sposób, wykorzystując już obecnie istniejącą instalację, pozwala nam uczynić z gniazdek, tak, bo to Shelly to są takie małe dopuszkowe urządzenia, które mają w sobie moduł Wi-Fi. Dopuszkowe, do środka dopuszki. No chodzi, że między kablem, który wystaje ze ściany, a gniazdkiem który montujesz jeszcze taką dokładnie bramkę. Tak, czyli po prostu wykręcamy sobie gniazdko ze ściany i wkładamy tam sobie puszeczkę Shelly. To... A ja w końcu nie pamiętam i zapytam, żeby słuchacze też wiedzieli, czy puszka musi być głęboka, bo nie pamiętam. Wiesz co, ja mam standardową głębokość puszki. Mhm. Jeżeli nie masz super grubych kabli, to tak naprawdę wchodzi do końca puszki, tak? Bo to okay. Się tam mieści. Ona jest trochę mniejsza niż średnica puszki, mm-hmm. ale nie jest całkowicie okrągły te Shelly, tylko ona jest takie jakby półokrągłe, bym powiedział, tak? I ona jest, to jest jeden bok jest ścięte. No. No nawet nie, bo to jest 3/4 koła, tak bym powiedział, i ścięte. Okay, ja tak? się zastanawiałem, czy to, że masz Shelly, mm-hmm. koniec puszki i ten... To no całe, i to część ten, od gniazdka. Od gniazdka, czy to się zmieści w płytkich. Tak. Płytkich pewnie nie, standardowych i głębokich tak. Znaczy pytanie, bo moglibyśmy zaraz poszukać, czy jest coś takiego jak płytkie gniazdko. Jest. No jako... dosłownie dotyka ci już prawie ten metal od gniazda. Aha, no to w takie to się nie zmieści. Nie, no. W takie się nie zmieści i to rozwiązaniem wtedy jest po prostu do gniazdka włożenie jakby... No i gniazdka są w ogóle chyba, nie? Też smart. Są smart, no. smart home'owe gniazdka. Wiem, że włączniki na bank... Tak, o Dakary na przykład, którą też testuję, ale chodzi bardziej o ten, jeżeli ktoś ma płytkie, znaczy jakby to jest na tyle wygoda i na tyle fajne rozwiązanie, że nie trzeba tego wkładać do, znaczy nie wkładasz nic w gniazdko, one się wydaje być wolne, nie wystaje tobie nic, tylko tak naprawdę masz to wewnątrz i to jest możesz na tyle estetyczne. Klasyczne, chyba najbardziej znane gniazdko, Simon. No niech będzie Simon. Simon. Simeon. Nie, Simon. Simon? Simon. Przez S czy przez Z? Simon, Simon. Simon. A, nie znam. Simona. Nie znam. Ja Legrandów używam. I ten właśnie najfajniejsze jest to, że to można schować. Dobra, bo rozwodzę się, a chciałem wam powiedzieć, bo pewnie chcielibyście mięsiwa posłuchać, a niekoniecznie rozległości. A mogę jeszcze troszkę... poddenerwować, uszczypnąć? No. Masz już nowego Facebooka? Poproszę inne pytanie. Okej, okay. Inny zestaw pytań? Nie, nie mam nowego Facebooka, irytuję się strasznie, że nie mam. Czy mogę dalej? Możesz. Dziękuję, bo to nie jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. Ale musiałem cię uszczypnąć. Wiem, wiem. Shelly i zabawa z gniazdkiem. Więc tam... Jezus, Michał, to jest poważny podcast, luźno przy kawie. Ja wiem, że ty pijesz kawę, ale ty się robisz. Luźno. No ja wiem, że jest luźno. Nie może być aż tak super luźno, bo nie będzie nas nikt tak chciał słuchać. Co ty chciałeś nacisnąć? Czas historii zabawia i uczy. Luźno przy kawie, Adam. No dobra, bo trochę to będzie z nauką. Docelowo ta puszka ma swoją preinstalowaną aplikację, która się nazywa Shelly Cloud i tak naprawdę ona służy do konfiguracji. Tak? Konfigurujemy to tylko za pomocą tabletu, ściągając dedykowaną aplikację albo konfigurujemy to za pomocą smartfona. No i tam generalnie jakby łączy się kabel zasilający, kilka innych elementów i jakby cała sytuacja rozwodziła się tym, że ja zmieniłem router i nie pomyślałem od jednej rzeczy. Że jak zmieniam router, to przestaną mi działać smart gniazdka. Bo ja byłem do Wi-Fi podłączony. Mm-hmm. Nie mam wydzielonego Wi-Fi o konkretnej nazwie, która jest tylko do smart home'u, załóżmy z ukrytym SSID, a wydawałoby się to słusznym rozwiązaniem, bo przy zmianie routera zostaje tobie jakby jeden router, który pokrywa te wszystkie smart urządzenia i nie musisz zmieniać nazwy. Okazało się, że ja zmieniając router, chciałem go nazwać dokładnie tak samo, jak miałem nazwaną poprzednią sieć, tak? I jakby się nic nie zmieniło, bo protokół jest dokładnie ten sam, podłączyłby się tak samo, bo wystarczyłoby hasło dostępowe, które nie zauważyłby różnicy. Nie, tak nie zauważyłem. Na początku tylko tak jakby nie było prądu. No więc jak pan mi to wszystko zamontował, przechodzę do aktualizacji tego routera, znaczy jakby zmiany ustawień wszystkich niezbędnych, które są niezbędne do tego, aby to działało. Wiecie i znacie nas, mnie też znacie, to wiecie, że lubimy się wyróżniać, więc moja sieć, żeby ją rozróżnić wewnątrz wszystkich sieci, które są w różnych miejscach w domu,
znaczy jakby w tej kamienicy, w której mieszkam i tam jest jeszcze tam 4 czy 5 różnych sieci, to po prostu chciałem ją z hashtagami nazwać, nie? Hashtag z przodu, hashtag z tyłu i w środku nazwa sieci. Tak samo w firmie mamy, nie? Dokładnie. I teraz pojawia się element, w którym okazuje się, że jakimś cudem router od UPC, ten taki prostokątny, wygląda kolumienka trochę prostokątna. Jak jakiś głośnik. Time capsule, czy jak to się nazywa? No, od Apple'a, dokładnie. No, dokładnie. Taki ten z takim ringiem świecącym, który można wyłączyć, a mi się podoba niebieski kolor, więc jakby fajnie, że się świeci. A okazuje się, że nie mogę wprowadzić hashtaga z przodu nazwie SSID i nie wiem za jakiego tego próbuję wprowadzić i nie chcę przejść. Nie wiem. No dobra, to się okazuje, że muszę zmienić nowe. I w ferworze walki, że chciałem skonfigurować, żeby ten gigowy internet zaczął mi w końcu działać, to wpisuję sobie nazwę sieci bez tego hashtagu z przodu. I potem się okazuje, że przecież wszystko, co jest zarządzane moją twarzoczaszką, moim narzędem mowy, którym teraz się posługuję, żeby przekazać informacje, okazuje się, że nie chce się nic połączyć. Pomyślałem, fuck, tych narzędzi jest tyle, że trzeba najlepiej jakimś ball action to zmienić. No i tak naprawdę zacząłem wchodzić poszczególnie, każdą rzecz resetowałem i od nowa ją ustawiałem. Zamiast na przykład na komórce zrobić udostępnianie sieci, którą tak samo nazwać, do której podłączyłoby mi się dane urządzenie i potem przez aplikację zmienić po prostu sieć Wi-Fi. Kumasz, szczerze? Tak. Tak by było najprościej. Dobra. A ja jakby utrudniłem sobie ten element. I udało mi się część rzeczy skonfigurować, ale za niczego nie udało mi się w ogóle tego Shelly. Nie chciał mi się, wiesz, bo ja nie mogę go zresetować. Problemem było to, że on był w pozycji wyłączonej. Nie. Nawet było. Nie chodzi o to. Tak, bo on się w ogóle wyłączył i gniazdko... Ja go ustawiłem konfigurując, że on ma być w pozycji wyłączonej, jakby prąd wrócił. No to jest akurat słuszne rozwiązanie, tak? No bo prąd się wyłącza, włączasz, a na przykład, nie wiem, wyjeżdżasz gdzieś, masz tam lampki choinkowe, nie wiem, inne lampki, ci się non-stop świeci coś, tak? Więc ja... No, jeżeli to by było, nie wiem... Jeżeli to było Boże Narodzenie, nie patrz na mnie jak na tego. I jakby rozsądnym rozwiązaniem jest ustawienie smart socketa, tego Shelly, które jest dopuszkowe, ustawione w pozycji off w momencie, kiedy jest wyłączenie prądu. Czy po prostu jest rozłączenie, nie? I cały problem polegał na tym, że nie mogłem sobie z tym poradzić, jako że nie mogłem ustawić nazwy sieci z hashtagami z przodu. Tak. A ja nie miałem tego jak zresetować. Nie miałem jak tego zresetować. No i w pewnym momencie wpadłem na pomysł po jakimś czasie, głowiąc się na tym, czyli po 2 czy po 3 miesiącach, nie, dobra, po miesiącu wpadłem... Tak naprawdę... Nie, poczekaj, no. No, że walczyliśmy z tym, jak... Nie, to jeszcze nie to. Jeszcze wcześniej. No, już walczyliśmy, bo wysyłałeś mi filmiki, jak ja byłem na wyjeździe. Nie, to było jeszcze wcześniej, Michał, jak ja z tym walczyłem, jeszcze wcześniej. Tak, wcześniej walczyłeś, a tu już szukałeś pomocy u tych tam, kto to dostarcza. Tak, o pomocy u Bułgarów, tak, bo w końcu to nie są Amerykanie, tak jak wspominaliśmy w odcinku, przepraszam was za to, tylko Alter Robotics właścicielem tego jest, są Bułgarzy. Problemem jest to, że nie można tego zresetować bez wyciągnięcia gniazdka i wtedy tam jest przycisk wewnątrz tego Shelly 1PM i wtedy można je sobie zresetować. Wpadłem na pomysł jeszcze przed tą akcją próby resetowania, że wziąłem na iPhone'ie, ustawiłem sieć taką, jak miałem wtedy, podałem to samo hasło i nagle mi się coś podłączyło do komórki. Stwierdziłem, fajnie, włączyło mi się Shelly. Wszedłem do aplikacji Shelly. Shelly nie ma. I chciałem do Shelly Clouda i chciałem zmienić takim ustawieniem, że nadpisz nazwę sieci. No tak. Więc to zrobiłem. Pokazało, że connected, znaczy pokazało, że tam operacja wykonana sukcesem, ale nie mogłem tego znaleźć na liście podłączonych urządzeń, ani w Shelly Cloudzie zniknęło to, tak? Rozumiesz, było po prostu tak. Niedostępne. I moje zdenerwowanie polegało na tym, że nie wiedziałem, jak to zrobić, tak? Znalazłem potem, po jakimś czasie się znowu głowiąc i tak dalej, gniazdka były problematyczne i trzeba było obok gniazdek, do których tego nie włożyłem, tak? Trzeba było z niego brać prąd i tak dalej, więc to było dość problematyczne. No i wyłączałem, bo było napisane, że trzeba wyłączyć prąd, włączyć i wtedy przełącznikiem 5 razy. Ale lampką to robiłeś, nie? Tak, ale okazuje się, że źle to robiłem, bo i tam musi być inaczej obwód podłączony, żeby to zadziałało. Cały element jakby resetowania też polegał na tym, że wystarczyło, żebym wyciągnął to coś, tak? To tak. Ze środka, wyciągając kontakt, z tyłu jest przycisk akurat na tej wersji, co mam, która resetuje do ustawień fabrycznych. No ale chodziło tak naprawdę o to, że masz tego tyle, żeby nie rozmontowywać każdego gniazda. I teraz następna rzecz jest taka, że udało mi się to zresetować, próbuję się podłączyć do routera, już konfigurując to od nowa i jest... I jest pewien problem, tutaj masz. No i tu masz. No i był pewien problem, w którym niestety
Nie chciał się, pokazuje, że znowu się podłączył, ale tego znowu nie ma na liście urządzeń, które się pojawiły w routerze. Tak. Doszło do takiego absurdu, że pojechałem do sklepu do X.com, za 50 zł kupiłem router, który nazwałem Shelly, skonfigurowałem na nim gniazdka, bo okazało się, że nagle tam się podłączyły. I na szczęście jakaś dobra osoba na GitHubie zrobiła software, który te gniazdka wpina w HomeKit od Apple'a. Okej. Okay. I one znikają z tego Shelly Clouda z aplikacji, bo w żaden sposób aplikacja nie chciała przyjąć sieci tej, która jest. Znaczy nie chciało się do tego nowego routera podłączyć. Tak. Ale myślę, że błąd jest w oprogramowaniu od Shelly, a nie samego urządzenia. Bo jak udało mi się na tym jakby nowym routerze, połączyło się to, one były widoczne, można było nimi znowu sterować, to softwarem z GitHubu nadpisałem software, który jest odpowiedzialny za HomeKit, wpiąłem to normalnie i ten software jakby HomeKitowy pozwolił mi zmienić Wi-Fi na tą sieć, którą mam. I nie było problemu, więc się łączy. Więc tak naprawdę problem jest po stronie Shelly. Zgłosiłem im to, że coś jest nie tak, bo wszystko się połączyło, jak zmieniłem na soft, który nie jest jakby przez nich wspierany. Nie? Tak. No i jakby całość polegała na tym, że było to coś czasochłonne. Oczywiście router, no po jednym dniu zwróciłem i pan się pyta, jaki jest powód zwrotu. Ja w X-Kanie powiedziałem, no czysto estetyczne, to ma 3 wielkie anteny. I 5 tych zwróciło mi się tak naprawdę, bo już jakby czasu było za mało, żebym jeździł między biurem a domem, żeby brać z biura jakiś router. Potwierdzeniem tego jest to, że przyszły mi jakieś tam jeszcze dwie wtyczki, które też chciałem zmienić i one dokładnie to samo miały. Musiałem znowu, router w firmie jest inny, też od UPC, ale do niego też się nie chciało podłączyć. Okay. Pokazywał, że się podłączył, ale tego nie było w liście DHCP urządzeń, które są podłączone do routera. Niestety, urządzeń. Więc to był straszny problem. Fajne gniazdka, fajnie, że jest software, który pozwala to wpiąć do HomeKita, ale niestety, posłuchajcie, straszny problem, żeby to w ogóle nam zatrybiło. Na szczęście jakby całym podsumowaniem akcji jest to, tutaj też Jasiu mi bardzo pomógł, całym podsumowaniem akcji jest to, że no w końcu jakby udało się to, podłączyliśmy, działa i jest automatyzacja, wpiąłem to w HomeKita, niestety Alexa przestała funkcjonować, bo Alexa nie działa na protokole HomeKitowym od Apple'a, tak, który jest inaczej zabezpieczony, Alexa jakby działa poprzez ten Shelly Cloud. Jak zmieniłem software HomeKitowy, czyli ten od Apple'a, tak, do tego smart gniazdka, no to niestety zniknęło to tam z chmury, bo ten człowiek jakby ma na HomeKita, ale jeszcze nie wspiera Shelly Clouda, więc jakby chcę Alexa włączyć gniazdko, nie mogę tego zrobić, po prostu jest niewidoczne, nie? Więc Alexa służy teraz po prostu jako odtwarzacz dźwięków, ale mam automatyzację zrobioną, bo jak wiecie, te kamery HomeKitowe Acari G2H, które są pod HomeKit wspierane, działają świetnie. Automatyzacja jest taka, że jak wychodzimy z domu, dostajemy powiadomienie, kamery automatycznie zaczynają rozpoznawać twarze, zaczynają nagrywać, wychodzimy, gaszą się światła, wracamy na podstawie lokalizacji komórki, jak jesteśmy, automatycznie zapalają się światła, które możesz zapalić, nie? Więc to jest całkiem spoko, ale no niestety jakby straciłem funkcjonalność, której jak wchodzę do chaty, to włącza mi się muzyka, tak? Bo muzyka nie jest wspierana przez Alexę. Ostatnio też, jak wam zachwalałem Alexę, to z kolei muszę trochę bić się w pierś, bo okazało się ostatnio, że czy dane chyba były tak w taki sposób przechowywane, albo hakerzy nie mieli problemu, żeby wbić się w Alexę danego użytkownika, tak naprawdę odczytać wszystkie urządzenia podpięte pod konkretną Alexę i zacząć sterować sobie chatą. Jeżeli masz w smart zamki inne rzeczy, które były pod Alexę podłączoną, naprawdę nie mieli problemu, żeby wejść do czyjejś chaty. Weź mnie, nie dobijaj, co? Dość słabe rozwiązanie i tutaj oczywiście jednym podsumowaniem tego jest też, że oczywiście można by było sobie zrobić smart głośnik, którym będzie HomePod, tak? HomePod. Apple, ale wydawania 1800 zł na głośnik, półtorej jeden, naprawdę to jest lekka przesada, nie? No w tym momencie ile masz? 4 Alexy? Czy 3? Tak, no a ja 4 głośników nie będę brał, bo to jest 6, bez sensu. Kawie. A tak naprawdę co, jak mam nazwany głośnik, czy przełącznik w HomeKicie, lampa salon, to będę mówił Hey Siri, switch on lampa salon, lampa saloon, saloon, lampa saloon. I ona będzie próbowała to zrobić. No, to dobra, będzie... a czy HomeKit mógłby po Bluetooth odpalić urządzenie? W jakim sensie? No bo myślałem o tym, że mógłbyś mieć głośniki rozstawione jakieś, dajmy firmy kapeć,
i miałbyś, albo byłyby Bluetooth, albo byłyby. Tak, one muszą wspierać, odbiornik musi wspierać jakby AirPlay. A, okej. Okay. Odbiornik musi AirPlay wspierać, nie? No ale to znowu jest cztery głośniki, niech zostaną Alexy, które też jakby przez mini jacka się łączą, czy przez coś, czy przez Bluetootha, i cztery odbiorniki, dodatkowe jakieś pieniądze, które wspierają AirPlay, że jak wchodzę, to wtedy na przykład włącza się muzyka i tak dalej, tak? Która jeszcze wspiera dodatkowo HomeKit albo przez HomeBridge'a i tak dalej. Trochę poczytałem, nie będziemy was tym męczyć, bo jakby też nie o to chodzi. Dobra. Czyli mógłbyś mieć o tamten głośnik, co ja mam. A on jest AirPlay'owy. AirPlay'owy, no. No. I tak naprawdę pewnie by to jakoś tam działało. Można to potem przetestować. Dobra. To a propos de facto. No, a propos de facto. Tak. Apple. No. Apfel. Apfel? Czyli jabłuszko po niemiecku? Graliśmy sobie w PUBG. Na telefonach. A, no dobra, dawaj. Na Xboxie wkurzaliśmy się strasznie, bo ginęliśmy, bo to już inny poziom. A ty mówisz o Fortnite'cie. A ja mówię jeszcze o Fortnite'cie, no bo to jest... Fortnite jednak... tak naprawdę, bo PUBG chyba jeszcze jest, czy już zniknął też? Jest. Czy wszystko Epica zeszło? Nie, jest jeszcze chyba. PUBG chyba jest, ale chodziło o Fortnite'a tak naprawdę. Bo Fortnite zmienił ceny wirtualnych monet z 10 na 8 dolarów. Pomijając płatności Apple. Tak, wewnątrz ich systemu po prostu. I wywołało to niezłą wojnę. I właśnie dziś miałem pewną dyskusję na temat tego, kto ma rację, kto nie ma racji, kto się fajnie zachował, kto nie. Bo podobno po ominięciu opłat Apple, nawet jeśli powinno kosztować 7 dolarów te monety, a wiesz, Apple zostało przedstawione w taki sposób, że po prostu tyle sobie za to liczą i... No Apple pobiera fee 30%, nie? No właśnie, więc w tym momencie powinno być 7 dolarów i Epic Games tak jakby trochę postawiło ludzi, którzy wiesz, nie zagłębią się w temat w sytuacji, że Apple tyle sobie za to kosi i oni chcieli zrobić dobrze, a i tak koszą o dolara więcej niż wcześniej, tak? Oni zyskują o dolara więcej niż przed tym, jak przechodziło to przez Apple. No tak, no tak, ale no wiesz, to i... zawsze gdzieś prawda jest po środku, nie? Na pewno. No to trochę tak jak rozmawialiśmy o projekcie xCloud, nie? I o tym wykluczeniu też, bo ja też drugie wykluczenie mam autentycznie, jak się źle czuję, no to to jest właśnie ta kwestia projektu xCloud, który na AES-a w ogóle nie zagości tak naprawdę, nie? Może w jakiś sposób będzie odrobiona lekcja przez Apple, ale wątpię, no i zostanie po prostu fajnym ekosystemem do używania, ale zrobi się pewien problem niestety, nie? Zobaczymy, jak to ten. No, z App Store zostało usunięte. Mhm. Z. Nie wiem, to Play Store się nazywa na Androidzie? Tak. Też zostało usunięte, ale można grać jeszcze. Dlaczego? Na Play Store? Podobna sytuacja? Przecież Play Store jest zdecydowanie bardziej od Google'a. Ale dwa pozwy poszły. Tak? Mhm. A może chodzi o ten. Dobra, no dobra, okej. Okay. Dobra, ja się nie wgłębiałem w temat, bo jakby nie ta półka, jeżeli chodzi chociażby o Fortnite'a, nie? W tym wypadku. No, ja nigdy tego nie tknąłem, ale ciekawa sytuacja, nie? Że... No dobra. Coś mam ciekawego. Mogę puścić? Hit me up. Hit me up. Wchodzi. Cześć, taki krótki przerywnik 46. odcinku podcastu Luźno przy kawie. Z tej strony Adam, Michała nie ma, bo Michał... No w weekend pewnie robi coś innego, pewnie pracuje, ale mam tutaj kogoś innego ze mną przy podcaście. Z tej strony Gusia. O, i Gusia też jest. Gusia, a jak, czy dobrze zachwalałem plażę? Tylko, że coraz więcej ludzi tu przyjeżdża. Jest super, nawet dla tych ludzi można przyjechać. Mamy piłkę arbuza? Nie, nie mamy piłki arbuza, to tak, jeżeli to jest Ignacy. Zresztą zapraszam was do odsłuchania podcastu Igi i Tata i tam będziecie mogli trochę więcej o Ignacym posłuchać. Powiesz, zapraszamy? Zapraszamy. O, super. Jak tam? Dużo ludzi? Trochę, ale można się tak odizolować, że w miarę jest się poza ludźmi. No właśnie, bo wejście jest... Parawany pomagają. Tak, wejście jest główne na plażę. Słońce dzisiaj 28 stopni, jesteśmy w sobotę. Nie, w niedzielę, przepraszam. Niedzielę. Bez wiatru. 16 sierpnia jest bez wiatru, ludzi jest naprawdę dużo. Ale przypomina mi to trochę amerykańskie plaże, tak bym ci powiedział. Ty nigdy nie byłaś. Nie, nie byłam. Ale nic nigdy straconego, ale jest to tak, że jest fajny piaseczek.
ludzie nie puszczają głośnej muzyki i jest całkiem znośnie. Jest bardzo fajnie. Jest fajnie, rodzinnie, więc jeżeli byście szukali takiego miejsca na przejazd, to bardzo wam polecam. To tylko nie w głównych kurortach, lepiej się ruszyć jednak i gdzieś sobie poszukać na uboczu. Dokładnie, tak naprawdę google.com albo google.pl i tam możecie poszukać, bo jest dużo zdjęć i niestety przez to, że ta plaża już jest dość polecana, to tych ludzi jest coraz więcej. Tak, bo myśmy zajechali przed 11 i już na parkingu nie było w ogóle miejsca, więc tak naprawdę... Teraz będziemy poszukiwać nowych miejsc. Tak, jest tego zdecydowanie więcej. Pewnie jeszcze jakieś Dębki, nie? Bo to ostatnio w Dębkach byłaś. Super było w Dębkach. A było dużo ludzi? Było dużo, ale po jakimś tam czasie, jak się szło od głównego wejścia, to było spokojnie, bez ludzi. No tutaj też moglibyśmy się przesunąć. Mamy lekki, jakby to powiedzieć, leń, żeby iść w lewo albo w prawo, ale tak jak każdy. Ale mimo wszystko ludzie dość rozsądnie zachowują odstępy. To nie jest plaża miejska w Gdyni. No to nie jest plaża miejska w Gdyni, nie jest plaża miejska w Orłowie, w Gdańsku, w każdym innym miejscu, więc jeżeli można uciec od zgiełku, ale dalej czuć się super, to jest naprawdę dobra opcja, nie? Super. Woda, otwarte morze, meduzy, cieplutko. Tyle, no to więc trochę jeszcze wakacyjnych akcentów w podcaście, bo już niedługo dojeżdżamy do 50. odcinka. Będziesz słuchała? No oczywiście, ja słucham każdy odcinek. A Q&A? Masz jakieś pytania przygotowane? Na teraz? Nie na teraz. Pytania, zapisz sobie pytania, które będzie... I będę pytać. Tak, które będziemy mogli wrzucić bezpośrednio w odcinek. Coś było... Nie, bo mówią, właśnie tak słuchasz odcinka. Więc my was również zapraszamy do tego 50. odcinka. 18 wrzesień, tak już mniej więcej cyrklowane, ale pewnie wieczorem odcinek na żywo nagrany z wami. Gorzej, jak nikt nie będzie pytał o nic. No dobra, to ja coś wymyślę, żebyście chociaż jedno pytanie. Żeby coś było. A Agnieszka, tak na szybko, bo pewnie wspominam o tym w tym odcinku. Testowałaś Android TV? Będziemy dopiero testować. Okej, czyli jeszcze tego nie zrobiliście. Nie, ale mamy i będziemy testować i damy znać, jak i co. No właśnie, bo ja, posłuchajcie, opowiadałem wam też o tym Android TV, wykaniłem go jeszcze trochę taniej niż można było go kupić i podłączyłem, skonfigurowałem, ale powiedziałem, że chyba lepiej się przyda Adze i Jasiowi, żeby sprawdzili, czy jest okej. I pewnie jeszcze trochę kilka słów takich moich z konfiguracji tego dla was na pewno wlatuje w tym 46. odcinku. No dobra, to co, ze słonecznej Białej Góry. Namiaru wam nie daję, więc kto potrafi szukać, a wszyscy umiecie, to na pewno już znaleźliście. Wszystkiego dobrego, dziękuję wam bardzo. Z tej strony Adam. Z tej strony Gusia. I z tej strony... Hej! No hej. Już poleciał. No to nie, no to w każdym razie zapraszamy was serdecznie i dziękujemy. I do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć! Cześć! Co? Jak tam akcencik? Fajne, co? Gusia. Pozdrawiamy Gusię i mówiłeś przed nagraniem podcastu, że wrzucisz coś, co mnie zaskoczy, no i zobacz, potrafisz. Potrafisz, nie? Mm. Czy dobrze tego słuchałeś? Bo nasi słuchacze pewnie tak musieli podgłośnić lub też nie. 5 rzeczy, które tam się pojawiły, takich, o których będziemy teraz mówić. 5 rzeczy? No, 5 albo 4 rzeczy. A będziemy znowu mówić o plaży? O, to jest jedno. Już nie musimy, bo już kilka razy o tym gadaliśmy, nie? O stiku będziemy mówić. O stiku, to jest drugi. A Q&A? Trzeci. No i jeszcze czwarty. No i gwiazda tego wywiadu, która była trzecioplanowa, ale była najważniejsza. Czy mamy piłkę arbuza? Mamy piłkę arbuza. Masz piłkę arbuza? Nie mam. Muszę kupić. Muszę załatwić dla Igiego. Tak, to jest, posłuchajcie, najpierw może zacznę o tym nowym projekcie. Czekaj. Wy w ogóle macie piłkę arbuza? Mieliśmy. Nie, mamy piłkę arbuza. No. Gdzieś mieliśmy piłkę arbuza. Dobra. Tak, bo on się nim bawił. Wujek Michał załatwił. Nie, mieliśmy piłkę arbuza. Gdzieś jest. A dlatego o to się pytał. Patrz, jaki ojciec niesłuchalny. Po kolei. To nie tak. Czekaj, odpalę sobie tutaj u siebie na tablecie podcastę. Po kolei. Pierwszy temat. Piłka arbuz. Który nam wyszedł, piłka arbuz, czyli tak naprawdę posłuchajcie podcast Igi i Tata. Zapraszam was, bo już wszędzie, gdzie odsłuchujecie odcinków. Long time projekt. Będę kichał. Wycisz to i mnie też. Nie, jak to wyciszyliśmy, to nie wklepłem. Dobra, to zaraz będę. No, to jest long time project, bo ja już słuchałem tego podcastu z pół roku temu. Nie, Michał. Z kwietnia on jest. To jest czas covidowy. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Pięć miesięcy. Z końca kwietnia, dokładnie 25 kwietnia.
Trochę się niosłem zamiarem, znaczy najpierw powiem o czym rzecz. Wszędzie, gdzie słuchacie naszego podcastu, czy to jest Apple Podcast, czy to jest Google Podcast, czy to jest Spotify, czy to jest Pocket Cast, czy to jest Breaker, gdziekolwiek będziecie słuchali, jak wpiszecie Iggy i Tata, to pojawią wam się odcinki. A to jeszcze zrobimy krótką zajaweczkę, Michu. Mhm. Dobra? To ja mam podgłośnione, to puszczę, bo początek jest fajny. Czekaj. Dobra, możesz, ja powiem. Z tej strony. I ty musisz powiedzieć, jak ja powiem z tej strony, to ty musisz powiedzieć Iggy. Czekaj. Poczekaj. Z tej strony. No. Ignacy. I tata. I tata. Zapraszamy. No, to jest zajaweczka, intro, które nam wyszło razem z Ignacem. Pierwsze tak naprawdę, tak żebyście jakby wiedzieli jakby z czym się je, to jakby tak sobie to mniej więcej opisałem. Czekaj, gdzie tutaj są programy, bo to będzie tu w programach. Iggy i tata jest zatytułowane, bo tak się trudziłem, zastanawiałem się jak to ładnie opisać i chyba ładnie opisałem. Ale gdzie tutaj? Iggy robi robotę, wiesz. Tylko Iggy czy tata też? No tata też robi robotę, tata podcaster, ale wiesz, jednak jak Iggy opowiada o swoich zajawkach, no to jak ty byś mówił o tym, co Iggy, to by było, okej. Okay. Poczekaj, weź. A Iggy w tak fajny sposób, oh, ten swoją wyobraźnią dziecięcą to opisuje, że... Tak, bo w całości, czekaj, Iggy, tata, o, tutaj jest. Na Anchorze oczywiście, jeżeli też byście tam słuchali, na Ankerze jakbyście słuchali, też jest. Podcast o rozmowach syna z ojcem. Jak fajnie jest umysł dziecka, jak skomplikowane pytania zadaje tata. Posłuchajcie naszych krótkich rozmów, serdecznie zapraszamy, Iggy i tata. Wkręciłem się w podcasty razem z Michałem, ale tak naprawdę długo się zastanawiałem, czy dajcie też znać, czy to jest akurat dobry pomysł, bo rozmawialiśmy kilka razy już z Michałem w naszym podcaście na temat... pewnego elementu, którym jest związany hejt. No dokładnie. Hejt, który jest w internecie. Długo się zastanawiałem, jakby któregoś dnia chyba wróciłem z mikrofonem, czy miałem mikrofony w domu rozłożone, bo w czasie covidowym żeśmy zdalnie nagrywali wszystkie nasze odcinki. Dosyć długo zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens wrzucania i robienia podcastu z Ignacem. Znaczy, nagrałem go tak, wyszło z tego coś fajnego, stwierdziłem, fajnie rozmawiamy, to może bym zrobił z tego podcast. Bo ogólnie zamysłem było to, że był lockdown i żeby była rozrywka, to chcieliście się bawić tymi pluginami, że śmiesznie brzmi, śmiesznie mówi, dokładnie, nie? Tak, że tam włączyłem, był wiesz. Jakiś, tak, był jakiś robot. Były takie jakiś wil, jakieś inne głos, rzeczy, wysokie... dokładnie. Ignacemu się bardzo podobało, Ignacy też ma fascynację jakieś tam, on generalnie jak założył słuchawki, to stwierdził, że jest pilotem, no to niech będzie w takim razie mikrofon pilota. No i generalnie wpadłem na pomysł, w którym chciałem, jakby to nagrałem, to stwierdziłem, no to może by w takim razie zrobić z tego coś więcej, nie? Mhm. Może by wrzucać, bo jest mało podcastów, patrzyłem dla dzieci, bo szukałem też podcastów dla Ignacego, jak jeździmy samochodem, zamiast słuchać po raz kolejny, jak wirują planety, Baby Sharków czy innych elementów, to stwierdziłem, że fajnie było coś znaleźć i są takie popularno-naukowe podcasty, w których na przykład opowiadają się, dlaczego akurat jaszczurki są takie i takie. I z otwartym dziobem słucha tego i to jest całkiem spoko. Bo jakby, jak słuchasz, to buduje ci się troszeczkę inaczej wyobraźnia, tak? A tak, to dziecko musisz sobie zobrazować, nie? Dokładnie. To dziecko ma 4 lata, Jaśka ma 2,5, więc ona pewnie też kilka razy zagości w odcinku. Wygadana laska. Pytanie, jak bardzo się w to włączy, jeżeli się w ogóle włączy. I jakby stwierdziłem, że nie ma takiego czegoś dla dzieci, może warto by coś ponagrywać, nie? Tylko to jest bardziej taki... powiedziałbym trochę monolog, ja zadaję jakieś pytania, a Iggy próbuje na nie odpowiedzieć, tak? I właśnie chodzi o to, jak bardzo my komplikujemy sobie, jak bardzo trudne pytania sobie zadajemy i jak trudnych odpowiedzi szukamy, a tak naprawdę odpowiedzi są bardzo proste na każde pytanie. Tak, bo dla nas dorosłych to będzie taka odpowiedź w taki sposób niekonwencjonalny. My właśnie, zadałbyś mi to pytanie, ja zacząłbym kombinować, wiesz jak to powiedzieć, a Iggy po prostu strzał. Prosta odpowiedź. I pozamiatane, nie? No. Więc nagrałem to taką rozmowę, potem stwierdziłem, dogram jeszcze czołówkę,
a poszukam jakiejś muzyki free, tak, to use, znalazłem coś fajnego, fajnie wyszło, muzyka jest też w tle, jak słychać tą naszą rozmowę. Z góry tylko was przepraszam, jeżeli po odcinku, albo jak już skończyliście słuchać naszego, więc już nas nikt nie słucha, bo przerzuciliście się na nowy podcast, ale jeżeli słuchacie dalej, to przepraszam z góry za jakość, bo nagrywałem to mikrofonem, który sobie wyrywaliśmy, Ignacy nie zawsze mówił w stronę. I teraz też będę miał jeden i będę go po prostu mu pod buźkę podkładał, nie? Mhm. Ale tam trochę szumi, szyszy i inne rzeczy się dzieją, więc musicie trochę wytężyć słuch. No też inaczej trochę, ale nie? Każdy następny będzie już lepiej nagrany, bo jakby będę do tego naszego Rodecastera wykorzystywał, żeby było fajnie słychać. No można też na nas spojrzeć, tak? Pierwszy odcinek, z każdym odcinkiem było coraz luźniej, tak? Oczywiście, dla lepiej. Dla Igiego też to jakieś przeżycie, nie, i Igi, tak dalej? Nie, Igi nie ma przeżycia, bo właśnie nie. Nie? Michu, nie, właśnie umysł dziecka jest, znaczy na ile ja go już rozumiem, jest taki, że on, broń Boże, się, on nawet nie czai czaczy, co ja z nim robię. Okay. On słyszy podcast, jak słuchamy go w domu, mówi o Adam, o pan Michał i tak dalej, i on słucha... Tak, ale on nie zwraca uwagi, on nie wie, co to jest podcast, on wie, że w internecie mogę mu puścić piosenkę o lokomotywach albo coś takiego na YouTubie, ale niekoniecznie wie, do czego służy internet od początku do końca, tak? No, czy wie, że ja na przykład jak siadam przy kompie, to się pyta, czy wysyłam maila, nie? Bo zazwyczaj jak siadam, to właśnie odpowiadam pilnie na jakieś maile, więc to mniej więcej w ten sposób wygląda, więc on nie za bardzo kuma, więc on nie jest, broń Boże, zestresowany, tutaj bardziej po prostu chodzi... I znowu próbujesz to. Nie, właśnie. Overthink. Nie, to wiesz, próbuję wytłumaczyć. On się, broń Boże, nie denerwuje, a próbujemy dojść do. Bo ty powiedziałeś, jakby. No dobra, może po prostu skupia się na wypowiedziach, a nie na stronie technicznej, bo jej nie widzi, tak? Tak, to też nie chodzi o to. A ty nawiązałeś trochę do tego, że jak ja przepraszam za tą jakość. Ta jakość się zmieni i u nas też to będzie tak wyglądało. Wrócę do tego, o tym hejcie, o którym mówię. Długo się zastanawiałem, czy chcę to udostępnić, tak? Bo tak naprawdę od momentu nagrania tego odcinka minęło, no, 5 miesięcy. I zebrałem się w końcu w sobie, zrobiłem opis, zrobiłem ładne logo. Widziałeś logo? Widziałem. Ładne, nie? Ja subskrybuję. A już zrobiłeś subskrypcję? Subskrybowałem. No, oczywiście tutaj jakby LPK Podcast ma nad tym całkowitą pieczę. To będą odcinki 4, może 5-minutowe maksymalnie, tak? Bo dłużej się nie da usiedzieć z dzieciakiem, ale może z tego coś wyniknąć fajnego i tak naprawdę on usłyszycie w tym pierwszym odcinku, który jest zatytułowany Kosmonauta, w tym pierwszym odcinku słyszycie, że Ignacy już jakby kończy, już nie chce rozmawiać, nie? Więc po prostu kończymy. I to będą krótkie odcinki, które planuję raz na 2 tygodnie wypuszczać, tak? Więc zasubskrybujcie sobie, zróbcie sobie dzwoneczek w podcastach od Apple'a, w Google Podcast, czy gdziekolwiek słuchacie, musicie sobie po prostu kliknąć, żeby tam wam się pojawiło. I to jest, no i mówię, co 2 tygodnie jakaś tam rozmowa z Igim. Mam nadzieję, że to będzie fajne, bo wkręciliśmy się trochę i kwestia wrzucenia tego i moje obiekcje polegają na tym, czy... Z czasem tak naprawdę, bo teraz znowu, no on jest w przedszkolu, tam są też dzieci z zerówki, trochę więcej kumają, trochę bardziej są obeznane już z telewizją, z internetem. My cały czas mamy ban na telewizję dla dzieci, no sami jej nie oglądamy. Więc ja się tylko po prostu trochę martwię, żeby, bo takie dziecko uczy się, tak, dziecko uczy się też swoich, uczy się swoich emocji i w momencie, w którym robię coś takiego i pojawi się jakiś dzieciak, który prawdopodobnie robi przykrość drugiej osobie, bo jest po prostu zazdrosny, że sam nie był w stanie czegoś takiego zrobić albo nie umiał czegoś takiego zrobić i zamiast podpytać się i zapytać się, jak można albo coś, to tak naprawdę jakby wyżywa się na tej osobie. I ja jakby w całości uważam, że lepszy jest podcast w tym wypadku, bo znaczy podcast da się też ściągnąć, tak, na komputer, zripować czymś i tam sobie ściągnąć na tej zasadzie, że możesz ten ścieżkę audio chyba wyciągnąć. Nawet zwykłym QuickTime'em nagrywając to. Nie, można. Ale generalnie w każdej chwili, jak będę chciał, to będę mógł po prostu kliknąć delete i to wszystko usunąć, tak? Ale jakby jest jeszcze czas do podstawówki, kiedy ewentualnie ktoś może się próbować nad nim mentalnie znęcać, a może wyjdzie z tego jakiś fajny projekt. Dajcie znać na naszym Insta Luźno przy kawie, czy wam odpowiada. Nieuniknione, że też wskoczy nowy Instagram Igi i Tata Podcast i będziemy tam wrzucać zdjęcia, bo tak naprawdę nie mam pomysłu, co mógłbym tam z Ignacem wrzucać, nie? Albo po prostu stworzymy
poddział przekierowujący do, na naszej stronie Igitata, gdzie też będą podlinkowane odcinki i będziecie mogli sobie ewentualnie bezpośrednio ze strony LPK Podcast przesłuchać tego, tak? Więc jakby odpowiedzialni jesteśmy za to my jako podcast Luźno przy kawie. Mam nadzieję, że się będzie wam podobać. Przesłuchajcie, dajcie znać, jak wam się podoba nowy odcinek o kosmonaucie. Każdy następny będzie wychodził pewnie randomowo. Nowy odcinek wyszedł w poniedziałek, ale myślę, że każdy inny odcinek będzie wychodził randomowo, ale tak naprawdę w takim odstępie co dwa tygodnie. Tak? Mhm. Więc będziecie mogli posłuchać naszych rozmów z Igim. Dobra, i teraz... Może. Ja chcę może teraz. Może? Może. Jeszcze raz mam puścić morze? No nie, no ale mówię, że jednym z tematów będzie morze. Aha, no tak, bo właśnie bym chciał drugi temat zrobić morze. Ja, albo lato. To zobaczymy, jaki jest umysł dziecka. Dla mnie to jest ciągła praca, a dla niego to będzie pewnie coś super przyjemnego. Zobaczymy, bo ja też się czerpałem przez te autentycznie 4 minuty i potem składając to, słuchając, czerpałem dużo fanu z tego. Mhm. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłem, że może coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie mi miał za złe, a podcast też jest całkiem fajnym, zaczyna rosnąć powoli. My tutaj też staramy się dość dobrze dla was to wszystko robić i chcemy, żeby to było jeszcze lepsze, dlatego też tak, a nie inaczej. Dobra, pamiętacie, jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, jak mówiliśmy wam z Michałem o tych premierach różnych Xiaomi, o których też wspominałem, i mówiliśmy o Stiku. Od TV Stiku od Xiaomi, czyli jeżeli nie macie Smart TV albo macie starsze Smart TV, czy macie na przykład wielki monitor albo tak jak Michu macie projektor i chcielibyście sobie po prostu zrobić Smart TV, tak? Czyli mieć taki pełnoprawny Smart TV podłączony pod HDMI, do tego trzymanie pilota, którym tak naprawdę obsługujecie wszystko, to wspomnieliśmy o tym tanim rozwiązaniu od Xiaomi. Zamiast boxa to po prostu jakby... pen, który wtykasz pod HDMI, z wyjściem HDMI. Jest tam też mikro USB, pod który musisz zasilić go, tak? A tak naprawdę jest kabelek mikro USB do USB-A, który jeżeli mamy w starym telewizorze chociażby port serwisowy, to możemy zasilić sobie tego sticka, tak? I tak naprawdę możemy sobie zrobić telewizor smart na pełnoprawnym Android TV. Mhm. Kupiłem go na Allegro za 150 zł, więc taniej niż oficjalna cena będzie w Polsce. Miała być na początku sierpnia, przesunęło się na koniec sierpnia. Oficjalna cena chyba 189 zł, tak mniej więcej chyba ma kosztować, więc przeoszczędzone 30 zł, ale teraz tak, ja go podłączyłem pod monitor w biurze, on jest tylko Full HD, więc to też jest ogólnie spoko, tak, po 4K tych treści też dużo nie ma i tak dalej. Ja go skonfigurowałem, konfiguracja jest dość prosta, on jest, ma 1 giga RAM-u, ja mówiłem o tym, bo rozmawialiśmy na ten temat, czy ten stick nie będzie zbyt wolny, jeżeli chodzi o szybkość i funkcjonowanie w związku z 1 giga RAM. No tak. Ja się na specyfice się znamy, wy pewnie też słyszeliście, że im więcej RAMu, tym lepiej, ale tam oczywiście też jest kilka innych elementów, ale na wypadek takiego sticka jak najbardziej to jest ten element dość istotny. I na początku trochę mulił. Był taki frizowany, mulił. Ale to było związane, myślę, z tym, że on dość dużo rzeczy musiał zainstalować, tak? Aktualizacje, inne rzeczy. Ja też pościągałem tam wszystkie aplikacje VOD, które tylko są. Pologowałem się, skonfigurowałem Wi-Fi. No i zaczęło działać, ale stwierdziłem tak, Aga z Jasiem mają starszy telewizor i jak korzystali na przykład z Netflixa na swoim telewizorze, oni mają chyba 32-calowy telewizor, to tak naprawdę oni mieli podłączony pod HDMI, pod telewizor Chromecasta i na komórce na przykład wybierali Netflixa i tam zrobili streamowanie do Chromecasta. Ale musieli używać do tego telefonu, żeby tak naprawdę włączyć, wyłączyć, nie? Tak. Nie wiem, czy do Chromecasta był jakiś pilot, wydaje mi się, że nie ma. I był pewien problem. Więc jakby w całości ja dałem to Gusi i Jasiowi, poprosiłem, żeby to potestowali i dali wam znać, czy jest to godne uwagi. Ja teraz połączę się z Jasiem. Posłuchajcie, zrobimy połączenie z Jasiem. Pewnie będzie to słychać. O, dzwonimy do Jasia. I bym chciał z Jasiem po prostu na bieżąco, chcielibyśmy z Jasiem na bieżąco porozmawiać, czy... O, już jest Jasiu z nami. Cześć, Jasiu. Cześć, Adam. Siemano. Cześć. Cześć, Michał.
Jasiu, ja tylko zrobię jeszcze krótkie wprowadzenie, bo jak zacząłem dzwonić, to mówiłem. Witamy cię oczywiście w naszym podcaście Luźno przy kawie. Dziękujemy, że chciałeś i w ogóle zgodziłeś się na rozmowę. Ja tylko krótkie wprowadzenie. Ja jeszcze krótkie wprowadzenie tylko zrobię i właśnie Jasiu z Gusią jakby dałem sticka, żeby go przetestowali i powiedzieli tak naprawdę od tej strony od początku do końca, czy spełni jakiekolwiek oczekiwania. Jasiu, powiedz mi, jak TV Stick? Takie twoje pierwsze wrażenia? Bo myślę, że będą najlepsze. No, ja się cieszę, że miałem okazję w ogóle porównać to sobie z urządzeniem, którego wcześniej używałem. Czyli tego Chromecastu. Bo korzystałem z Chromecasta, który, nie powiem, sprawdza się bardzo fajnie i go lubię. Przede wszystkim dlatego, że go mam, więc go lubię. I działa sprawnie. Ale jest różnica nie między typowym Chromecastem a tym Android TV, czyli tym stickiem, no który masz wpięty. Różnica jest duża, no bo jednak Chromecast, tak jak mogę sobie po prostu z aplikacji każdej w telefonie rzucić obraz na telewizor, jednak korzystając z tego telefonu, tak tutaj w wypadku tego sticka, no mam już wszystko w telewizorze i bawię się tylko i wyłącznie pilotem, nie wyciągając już telefonu z kieszeni, nie przeszukując tych aplikacji po kolei, włączać jedną, włączać drugą. Muszę przyznać, że tutaj wygoda tego, fakt, że wszystko już jest w telewizorku, widzę wyraźnie, tylko przeskakuję sobie między aplikacjami przy pomocy pilota, to jest wygoda, która mnie zaskoczyła. Ja nie myślałem, że tak bardzo to przebije to, co mam już. Tego Chromecasta. W Chromecaście. No właśnie, bo myśmy rozmawiali, tak. Sorry, że ci wchodzę w zdanie, bo myśmy z Michałem rozmawiali na początku trochę jakby wprowadzając do rozmowy, którą teraz wszyscy słyszycie. Chromecast nie ma żadnego pilota, nie? Tam jakby pilotem jest telefon. I tak, aplikacja, która wspiera Chromecasta. Dokładnie. Chromecast de facto podłączony do telewizora, widzimy tylko wygaszacz ekranu, jakiś obrazek ładny i tyle, a jeżeli chcemy coś puścić, uruchamiamy sobie tam aplikację Netflixa, czy YouTube'a, czy HBO, cokolwiek i naciskając mały tam guziczek na ekranie, rzucamy to, co chcemy na telewizor. Także tutaj całkowicie pilotem jest komórka. W zasadzie nawet nie pilotem, bo nic się nie dzieje na ekranie, niczym nie poruszamy. Czyli tak naprawdę... Żadne menu się nie wyświetla. No właśnie, w sticku masz coś takiego jak system operacyjny jakiś tam jest. Android TV. Tak. Dokładnie, a w Chromecastie tak naprawdę to jest tylko, dzięki Chromecastowi jest tylko bezprzewodowym zewnętrznym ekranem. Mirror. Tak, służy za pewnego rodzaju, można powiedzieć, odbiornik, przekaźnik, a tak, nie ma jakiegoś systemu operacyjnego. Okej. Okay. Bezprzewodowe HDMI. Bezprzewodowe HDMI, dokładnie. Dokładnie. Może też tak być. Tak. A powiedz, Jasiu, jakby okej, czyli jest prostota i wygoda, bo jest pilot, tak, do zestawu, którym obsługujesz całość tego urządzenia, tak, tego sticka, który masz podłączony pod telewizor i tak naprawdę ze zwykłego telewizora Full HD, bo myślę, że wiele osób takie ma, też niektórzy nie zwracają uwagi specjalnie, żeby mieć super wielki telewizor na ścianie, bo po co, bo go ewentualnie dużo nie oglądają, tak naprawdę wygoda wpięcia tego jest dość fajna i to, że ze zwykłego telewizora możesz zrobić Smart TV. Tak, no właściwie jest to kwestia tylko podpięcia się pod HDMI, podłączenia zasilania do tego przez zwykły kabelek USB, więc wszystka sprawa. Aha. A USB macie też w telewizorze, jakiś tam port serwisowy, czy podłączyłeś się przez kostkę bezpośrednio, czy skądś indziej wziąłeś napięcie? Musiałem normalnie podłączyć się do kontaktu, bo w telewizorze nie mam USB. Okej. Okay. Także tutaj takie rozwiązanie nie sprawia to żadnego problemu. Okej. Okay. Powiedz mi, czy on jest, znaczy prosty w obsłudze jest, nie? Bo to są coś na zasadzie kafelków, preinstalowanie aplikacji, które są skonfigurowane specjalnie pod Android TV. Czy on jest prosty w obsłudze? Jest na tyle prosty, że właściwie no nie potrzebowałem niczego szukać, jakichś informacji, jak tego użyć, tak? Czy
nawet na pilocie, który guzik może do czego służyć, bo właściwie jest to dość oczywiste, intuicyjne. Okay. A na samym ekranie od razu widzimy paski, jest sobie Netflix, jest sobie tam HBO, czy można dostosować oczywiście, co ma się tam wyświetlać, w jakiej kolejności. Okay. A tu pasek z YouTube'em. Okay. Także tylko przewijać w dół, wejść w pozycję, którą chcemy i leci. Jedna rzecz, dlaczego tak fajnie, że jest pilot, mm-hmm. bo to tak brzmi, że to jest oczywiste albo w sumie banalne, może głupie, a mm-hmm. jednak zwykła sprawa, oglądamy serial, skończył się ten odcinek na Netflixie i mamy play next episode. W przypadku Chromecasta musiałem sięgnąć mój telefon, odblokować go, wejść w aplikację Netflixa i nacisnąć play next episode. O, widzisz. Tutaj właściwie sięgam po tego pilota, nacisnę środkowy guzik, leci następny odcinek. No jest to w dzisiejszych czasach, właśnie, kiedy jesteśmy tak zabiegani i tak bardzo nas męczą takie robią, rzeczy. Nie? Mikrosekundy są tak ważne, bo przez czas to pieniądz, kiedy leżymy na kanapie, także oczywiście, że to tak. są cenne chwile, a powiedz których mi, nie można stracić. A powiedz mi, uwaga, teraz sprawdzę twoją czujność, czy da się odpalić podcast luźno przy kawie na Android TV? Na pewno przez Spotify'a. To ma, o tak, to bo tam Spotify jest, tak, zgadza się? Bo oczywiście jest Spotify, też bardzo ładnie wszystko się wyświetla. Tak jak w przypadku wszelkich aplikacji tam na telewizorze widzimy sobie mm-hmm. wszystko ładnie. A czy odczułeś różnicę tego, bo jakby na początku takie wprowadzenie zrobiliśmy z Michałem też o tym, że on ma 1 giga RAMu, czyli czy on jest szybki, czy nie jest szybki, czy odczułeś jakąś różnicę, nie wiem, czy albo zdenerwowało cię to, bo mówimy o tej milisekundzie i czasu spędzonego na kanapie, czy rzeczywiście on jest wolny? Naprawdę jestem zaskoczony, że przy 1 giga jest w stanie tak dobrze chodzić. Okay. Oczywiście, że nie będzie śmigał jak wariat non-stop, ale jeżeli chodzi o tutaj responsywność, prędkość działania, to tak samo ci się zdarzy, że na pół sekundy ci się aplikacja w telefonie zakręci kółkiem i każe czekać. No tak. Więc tutaj nie ma żadnej bolączki. Absolutnie prędkość jest bardzo okay. akceptowalna. Okay. Tak, Wiedźmina na tym nie będziesz chciał odpalać. Nie, do tego to ja się mam Xboxa, więc jak coś to będzie na Xboxie odpalał. No właśnie, bo ja się zastanawiałem, oczywiście no, do oglądania Netflixa, HBO Go, Playera, IPI, TVP OD, czy cokolwiek innego, to tak naprawdę w zupełności to wystarcza, bo no nic nie gliczuje, tutaj jest bardziej prędkość internetu chyba istotna w tym wypadku, mm-hmm. tak, bo on się przez Wi-Fi łączy, tam nie ma możliwości podpięcia żadnego w wypadku kabla zwykłego od routera, to pewnie jeżeli byś tam odpalił na tym jakąś grę, która jest dostosowana do Android TV i próbował pod to podłączyć pada, no to pewnie może by zgliczowało, ale tak naprawdę do grania jest komputer albo konsola, a niekoniecznie sam Android TV. Tutaj chodzi o samą wygodę. Tak, ja zupełnie nigdy nie wkręciłem się w gry tego typu gdzieś tam na Android TV czy coś, więc mhm. przyznam, że tutaj nawet nie sprawdzałem tych gier. No tak nie bardzo wiem, czy to nawet ma branie jakieś. No chyba, że ktoś nie ma konsoli, może to idzie. No tak, to chyba nie. Jako szczęśliwy posiadacz konsoli po prostu zupełnie... Nie zwracasz na to uwagi. Nie ciągnie mnie w tak, tą ale stronę, też mi się, tak, ale też mi się wydaje, że chyba na telewizorze, w sensie na telewizorze się gra, podłączając konsolę, ale tak naprawdę na Android TV, to tak samo jak na Apple TV, odpaliłem 2 razy jakiś Apple Arcade, nie wiem, jakąś tam grę, jak miałem Aha. fazę testową i tam... Znaczy... Kanapowo to można sudoku odpalić na iPhone'ie, a niekoniecznie na Android TV cokolwiek. Czyli jednym słowem urzekło was i w pełni rekomendujecie, jeżeli ktoś nie ma telewizora smart albo ma telewizor smart, ale wyłączają mu wszystko, co się da po kolei, to warto ewentualnie kupić coś takiego, bo to chyba... No myślę, że jeżeli ktoś ma podobną sytuację, gdzie akurat zakup nowego telewizora nie jest na pierwszym miejscu, to teraz na liście zakupów do zrobienia, bo po prostu ma ważniejsze wydatki, to naprawdę no,
sprawdza się, robi swoją robotę, a zdaje się, że cenowo to jest bardzo akceptowalne, bo tam bodajże 150 zł widziałem na necie do dorwania. No to to jest powiedzmy sobie za taką przyjemność żaden pieniądz. Czyli a mamy normalnie w pełni działający smart TV, no. No i super, to ja w takim razie... Na starym telewizorku. Dokładnie, to ja w takim razie zrobię coś takiego. Zabiłem brawa w związku z naszym Android TV. Bardzo ci dziękujemy, ale Jasiu. Ale jeszcze mam jedno pytanie, weź mi tu, nie ucinę, okej? Okay? Dobra, dawaj. Czy używałeś komend głosowych? O, zapomniałem o tym, dziękuję. To jest dość istotna sprawa. Tak, chciałem wspomnieć. Używałem i sprawdzałem wyszukiwanie filmów, czy jest w stanie znaleźć mi, gdzie, na której platform mogę na przykład znaleźć dany film. Znajdował mi na Netflixie. Okay. No i powiedziałem Google'owi, wyszukaj mi tam taki i taki film. Wyszukał, pokazał, że jest dostępny na Netflixie. Wystarczyło nacisnąć guzik OK i już załadował dany film w Netflixie i mogłem oglądać. Także to super. Nie wyszukiwał niestety przykładowo w HBO i też nie ma w ustawieniach, nie było możliwości dodania tego do wyszukania. No jest to może jakaś rzecz, którą tam gdzieś później zrobią, to może być zależne tak naprawdę od HBO. Wszyscy wiemy, że aplikacja HBO nie jest słaba, doskonała. Dokładnie. Tak, dużo tam jeszcze jest do zrobienia, więc być może to jest tego kwestia. Nie wiem, kto tutaj, od kogo to jest zależne, czy to Google, czy Xiaomi, czy HBO, ale wyszukiwanie działa. Mikrofonik, warto wspomnieć, jest w pilocie, więc gadamy do pilota. I nas słyszy i działa, wyszukuje. Powie nam też, jaka jest pogoda, albo no to jest całkiem fajne. Sobie zapytamy, jak to w Google Asystencie. Ale myślisz, że to jest do tego stopnia intuicyjne, że tylko z tego można potem już korzystać? Czy jednak klikanie... Bo ty nie mówisz, nie wiem, myślę, a ty nie mówisz, myślę, przepraszam, nie mówisz do tego hej Google, nie? Tylko musisz przytrzymać przycisk, żeby zadziałało. Tylko nacisnąć, bo mamy przycisk na pilocie z logo Google Asystenta, tylko naciskamy i gadamy do niego po chwili. Pokazuje się na ekranie mikrofonik, że można już mówić i mówimy, co chcemy tam wyszukać. Mhm. Ja jeszcze nie przyzwyczaiłem się do gadania do sprzętu w domu, więc tak nie wskoczyłem w to tak zupełnie. Zresztą gdzieś tam ten nasz Google Asystent jeszcze się uczy cały czas tego polskiego, też tam różnie idzie. Mhm. Tak jak pamiętam, jak sprawdzałem u siebie na telefonie coś, widziałem, że jednak mam wrażenie, że Alexa tutaj lepiej funkcjonuje z tego, co widziałem. Myślę, że ona jest. Tak, ona jest chyba najbardziej inteligentna, jeżeli chodzi o to, ale dzisiaj tak. W odcinku troszkę rozmawialiśmy na temat Alexy i tego, że bezpieczeństwo trochę tam ostatnio przeleżało, jeżeli gdzieś tam mamy podpięte pod to rzeczy, bo dość szybko można się dostać do czyjegoś domu. Ale to zapraszam ciebie też do odsłuchania ewentualnie odcinka i będziesz mógł tam też jakby usłyszeć. Jasiu, czy rekomendujesz, tak? Jednym słowem. Jednym słowem tak. No, z przykrością muszę powiedzieć, że mój Chromecast będzie musiał pójść w zapomnienie. No i bardzo dobrze. Będę musiał go podmienić po prostu, bo no, tu mam więcej. No. Używajcie, mam więcej. Używajcie ile wlezie, jak długo chcecie, w ogóle się tam nie przejmujcie. Ja nawet pewnie będę mógł o nim zapomnieć, więc śmiało tutaj. Ważna tylko była dla mnie rekomendacja dla wszystkich osób, które u nas w podcaście zastanawiały się nad czymś takim albo szukały rozwiązania. Nie wiem, będąc na stacji, mając duży monitor, a potrzebują... Aha, jeszcze jedno pytanie, bo ty masz taki dość dobry głośnik i to jest też jakby ostatnie pytanie, tak mi się wydaje, może Michu jeszcze coś będzie miał, bo on ma też Bluetooth, bo sam pilot łączy się przez Bluetoucha razem z tym Apple TV, przepraszam, z tym Android TV, z tym stickiem. Czy ty możesz przez Bluetooth podłączyć głośniki? Bo rozumiem, że dźwięk idzie przez HDMI, ale czy ty próbowałeś albo sprawdzałeś, czy możesz podłączyć głośnik przez Bluetooth, czy masz po prostu ja tak wszystko spięte? Ja mam głośnik
ja mam głośnik na kabel podłączony, to jest z pierwszej generacji, on jeszcze nie ma Bluetootha, dopiero teraz druga generacja ma, ale sprawdzałem na przenośnym Bluetoothowym głośniku i byłem w stanie podłączyć, dźwięk leciał z głośnika przez Bluetooth, więc naprawdę... Czyli tak naprawdę... Respekt, jest... że jeszcze to się zmieściło w urządzonku i śmigało bez opóźnień, to jest... godne też podziwu. Okej, czyli tak naprawdę... Nie było przesunięcia. Załóżmy, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać to do smart muzyki, no, czyli po prostu otworzyć sobie muzykę i widzieć duże okładki, no to oczywiście to jest jakieś utrudnienie, bo przecież można z telefonu sobie puścić muzykę, ale tak naprawdę można by było na Android TV włączyć tą muzykę, ten głośnik jest spięty, na przykład pójść do kuchni, tak, i w kuchni sobie puścić muzykę z tego, tylko z kolei pewnie problem ze zmianą. To jest trochę takie kombinowanie już teraz, ale jakby jest też taka możliwość, bo mówisz, że dało się to sprawdzić i to funkcjonowało, tak, w tym wypadku. Tak, tak. No już konfiguracja, wiadomo, jak kto w domu tam ma sobie poukładane, gdzie głośniki i po co podpięte, gdzie woli słuchać, ale działa, jest to do zrobienia bezproblemowo. Super. Tutaj. Do, bardzo Ci, Jasiu, dziękujemy. Chylę czoła. Bardzo Ci dziękujemy serdecznie za to, że zagościłeś w naszej rozmowie audio w LPK Podcast. Dziękujemy. Dzięki za zaproszenie. Już myślałem, że powiesz z tej strony, ale... nie, jeszcze niekoniecznie. Bardzo Ci dziękujemy, Jasiu, jeszcze raz. Trzymajcie się i pozdrowienia dla Was wszystkich i do usłyszenia. Na razie, pa, dzięki. Trzymajcie się. Hej. Hej, hej. No dobra, to był Jasiu. Rekomendujemy Michu, nie? Jak najbardziej. Więc jeżeli byś... Cały czas myślę właśnie, że fajnie byłoby podpiąć to pod rzutnik i mieć po prostu inteligentny rzutnik. Nie? Tak naprawdę, tak. I wtedy podłączasz to pod swój głośnik Bluetooth i działa tobie Netflix i wszystko, co potrzebujesz. Właśnie, Netflixa teraz ciągnąłem z Xboxa, ale na przykład HBO Go musiałem już komputer podpiąć. Dokładnie, więc tak naprawdę Amazon, TVN Player i wszystkie inne takie rozwiązania odowe, które się da, można na tym podłączyć. I to, co właśnie Jasiu na końcu powiedział, to, co nam wskoczyło, ja to też sprawdzałem u siebie, bo ja najpierw to podłączyłem pod monitor w biurze, to dało się właśnie, monitor nie ma głośników, tak, no jakby oczywiste, więc jeżeli na stacji gdzieś, załóżmy, chcielibyście... Nie, oczywiste już, no ale... No dobra, nie oczywiste, ale jakby zakładam, no czyli ten mój wide monitor, który mam, tak naprawdę nie ma głośnika, tak? No ale tak naprawdę, jak już kupujesz monitor, no to jeżeli, wiesz, idziesz w coś większego, mocniejszego, lepszego, no to raczej... Ale co, monitory ultrawide za 5 koła mają głośniki? No ale właśnie o to chodzi, że to już jest taka jakość, że głośniki też będzie chciał mieć wysokie. No pewnie tak, ale myślę, że... Nie wciśnięte w monitor. Ale designersko przy ładnym setupie biurka to myślę, że lepiej mieć po prostu soundbara jakiegoś ładnego pod to podłożonego, nie? Więc da się podłączyć też na Android TV pod Bluetoothacza. Bluetoothata, jakbyście go mieli u siebie, to możecie to zrobić. Jeszcze w temat, bo chcesz zmienić temat? Nie, wiesz co, tak ładnie chciałem powiedzieć, że ładnie zmostowaliśmy z jednego na drugi, no dawaj. No bo odnośnie tych monitorów i tak dalej, muszę cię zasmucić, że szykują się pewne wydatki, no, albowiem monitor Samsung Odyssey G9 jest to monitor, który ma 49 cali. Zapisuj, nie, bo te linki trzeba potem do opisu. Mam wszystko. Ma 49 cali i no i dupaj mi się cofnęło. Chodzi o, szukałem zależności, 32 do 9. Tak jak to masz 21 do 9, to tu jest 32 do 9. O, i ma 240 Hz. I 5120 do 1440 rozdzielczość. Więc szczerze, przez to, że on jest tak szeroki i zaokrąglony, to ty siedząc przed nim wyglądałbyś, jakbyś był zamknięty w jakiejś kapsule. A dużo kosztuje? 6,5 kafla, więc no. Mamy 13 tysięcy do wydania, więc tam wiecie, nie? Jak to się nazywa? Patronite. Jak to mniej więcej wygląda. Tak, patrona musimy uruchomić cały czas, tylko brakuje nam pomysłu, co możecie od nas ekstra dostać, bo dajemy wam wszystko. To takie, bo jak ci mówię w tej tematyce, to ci pokażę, w jakiej kapsule byłbyś zamknięty. O, dość fajnie, nie? To tak, ale to już trzeba po prostu non-stop spędzać z monitorem. Wiesz, to też jest kwestia taka, że my nie potrzebujemy aż takiej mocy, bo te 240 Hz, no to typowo gamingowe, tak, odświeżanie ekranu. Ja montując filmy nie mam potrzeby czegoś takiego, ty przy pracy też nie masz. Aż tak nie. No ale jednak te 49 cali ultra szerokie możesz sobie, nie wiem, 3-4 okna obok siebie... Ale powiem, brzmi fajnie, ale pewnie to jest kwestia taka, wiesz. Ale powiem tobie, że tak naprawdę ten mój
monitor 34-calowy, który mam, mhm, on naprawdę jakby robi robotę w pracy, nie? Ta możliwość postawienia bez zmiany jakichkolwiek tam, wiesz, wachlowania, postawienia trzech okien obok siebie, brak skalowalności, jakieś tam przewijania, wiesz, tymi suwakami i tak dalej, robi robotę bardzo, jest to bardzo czytelne i bardzo wygodnie się pracuje, nie? To jest naprawdę teraz kwestii, myślę, cały czas tego świata post-covidowego ta praca zdalna będzie jakby istotna, więc jak macie jeszcze jakieś drobne kasy, albo jeszcze możecie gdzieś tam przeoszczędzić i tak dalej, to warto się zastanowić właśnie nad aktualizacją sprzętów. Nie? To dwie rzeczy, bo w świecie gamingowym to będzie trochę cheatowanie. Czemu? Ci ludzie będą znacznie więcej widzieć. Będą widzieć wokół siebie wszystko. No tak naprawdę tak, tylko gra też musi wspierać to natywnie, nie? No tak, i kwestia tego, że powiedziałeś, że pracy zdalnej, no to Facebook... wydłużył pracę zdalną swoich pracowników, tych, którzy oczywiście mogą, do lipca 2021. Tak samo jak i Google, nie? Więc bardzo fajnie, że no, wiedzą, że mogą pracować z domu. Znaczy, tak jak myśmy, tego nie dokładnie, robić? Tak jak myśmy rozmawiali też na ten temat, że jakby to się zmieni, ilość tych wielkich biur też jakby pójdzie w zapomnienie, bo wiele rzeczy da się zrobić zdalnie. Oczywiście nie każdy chce pracować z domu, nie? No, więc pewnie będzie można wybierać. Rozmawialiśmy o tym, tak? O plusach, minusach, dokładnie, tak? Niektórzy potrzebują tej interakcji z innymi i tak dalej, i tak dalej. Hanka zresztą też szykuje się od września na pracę tydzień w domu, tydzień w firmie. Na takie zmiany, jak oni tam są firmowo, to będą w ten sposób się też zmieniali, ale mam brudne. Więc no, to jakby jest nieuniknione. Ja jeszcze mam na zakończenie jeden temat. Dajesz. Mogę? Bo chciałem tutaj powiedzieć, bo tego... Ty jeszcze coś masz? Nie mów. Nie mów. To mogę nie mówić w sensie? Wtedy. Mów. Część rzeczy, o której mówiliśmy, bo trochę nas rozlazło, a myślę, że już czas dobiega końca powoli. Chciałem jeszcze powiedzieć o tej historii o pewnej kawie ze Starbucksa. A, mówiłeś mi o tym. Bo ona jest fajna i ona jest na zakończenie, jak bardzo męskiego można podnieść. Znaczy, jak się dobrze można poczuć. Znaczy, czujesz, że twoja praca jest spełniona. W sensie to, co robisz i to, jak bardzo starasz się być naturalny i to, jak bardzo autentyczny, może nie naturalny, autentyczny w tym, co robisz, przynosi efekt. Andrzej, mój dobry przyjaciel, przyjechał z Siedlec i wyciągnął mnie, żeśmy tam się spotkali, akurat ciepło, z Kołobrzegu jeszcze tam gdzieś wrócił i poszliśmy sobie, cały dzień gdzieś tam zrobiliśmy, pojechaliśmy na jakieś gokardy, no nieważne, i zjedliśmy obiad, a po obiedzie powiedział, ty jesteś smakoszem kawy, uwielbiasz być amerykański, Starbucksa, wiesz, jakiś stary legionista, że tak powiem. To oczywiście musiał swoje 3 grosze włożyć, powiedział, chodź, pójdziemy do Starbucksa, kawę ci ogarnę, nie? I napiszemy coś na kubku, bo tam piszą, nie? Mówię, no tak, no piszą imię zazwyczaj, ja tam zawsze Kunegund podaję, nie? I wpisują Kunegund zawsze, jak wołają, tak? Kawę, ja staję z boku i zawsze Kunegund, nie? Serio? Tak, tak, no jasne, że tak. A to śmieszne, bo ja zawsze jestem w Starbucksie Lucjan. Tak? Naprawdę. I nie wołają cię, czy nie? Wołają, no, i patrzę na nich i wiesz, muszą z mega powagą, przychodzi młody typek i Lucjan. Raz się zaśmiałem, nie? A tam wiesz, ja mówię, Kunegund jestem, nie? Jak? No Kunegund. No przez K pisane. Kunegund. Przez G na końcu. Ale tutaj w tym wypadku ten, no i jakby zamówiłem kawę, pani nam bardzo miło nas obsłużyła, zamówiłem kawę i pani odłożyła kubek, on mówi, no widzisz, nie napisaliśmy nic, nie? Ja mówię, no ale przecież pani może jeszcze napisać, a możemy coś jeszcze napisać, a pani mówi, no jasne, nie? No i Andrzej mówi, no to proszę napisać, a da się z moim idolem, nie? Na co mówi, widzi pani, no za niestety, za przegrane zakłady trzeba płacić, nie? Ona tak się spojrzała i mówi, tak jak dla wielu osób na naszej uczelni. A ja tak stoję, rozkminiam, patrzę. O, mówię, o, dzień dobry pani. A to studentka studiów zaocznych, więc jest mi miło. I to było całkiem miłe. Taki fajny akcent w zeszłym tygodniu, który spotkał, o którym nie powiedziałem w poprzednim podcaście, a to jest bardzo miłe. No, tak ci Daria miło powiedziała. Dokładnie, więc jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Bardzo serdecznie wam dziękujemy za 46. odcinek, za 3 odcinki,
3 odcinki jeszcze naszej paplaniny, mm-hmm. a 50 odcinek, więc szykujcie, zbierajcie swoje... For questions and answers. Dokładnie tak. Zrobimy to na żywo, zrobimy to około 6, 7 albo może o 20 będzie najbezpieczniej. Zrobimy to na żywo, przygotujemy oczywiście coś do siebie, ale wy z miłą chęcią, jak będziecie chcieli, to też się włączcie w to, nagramy to i wspólnie będziemy mogli się powypytywać jako taki 50 odcinek LPK, taki mały sukcesik, że tak powiem, nie? Bo to już będzie rok naszego podcastu. Wtedy jeszcze powiemy o jeszcze, no, Piotrusiu. O Piotrusiu, tak, też będę chciał właśnie o tym powiedzieć, więc do 50 odcinka LPK Podcast. I a propos, jako że jest zawsze LPK Podcast i ciężko się wpisuje luźnoprzykawie.pl albo luźnoprzykawie.pl, to zakupiliśmy domenę lpkpodcast.pl. I jak ją wpiszecie, to przekieruję was bezpośrednio do strony luźnoprzykawie, więc żeby było prościej, lpkpodcast.pl. Czyli nasze... mamy dwie strony jakby. Znaczy dwie domeny. Przekierowujemy. No dwie domeny, więc jedna strona. I nasze maile, jakbyście chcieli bezpośrednio, adam@lpkpodcast.pl albo michał@lpkpodcast.pl. Nawet ja nie pytam. Mówiłem, że będzie prościej, jednak nie jest prościej. LPK Podcast. Tak. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Życzymy wam super... Ja. Ty też, nie? No dobra. Tak. Tak. Nas mutasa zawsze. Nie, żartuję. Tak, życzymy wam super udanego weekendu z podcastem Luźno przy kawie. Komentujcie, followujcie, zapraszajcie innych do słuchania, żeby nas było trochę więcej, żebyśmy w tych statystykach szli do góry, ale tylko dlatego, żebyśmy po prostu byli w tych najlepiej, najbardziej wartościowych podcastach słuchanych, że tak powiem, w Polsce. Serdecznie wam jeszcze raz dziękujemy. Z tej strony Adam. Z tej strony Michał. Trzymajcie się, cześć. Na razie, hej.